Cały świat walczy o Waszą uwagę. Nie wierzycie? Powtórzę: Cały świat walczy o Waszą uwagę. Wszystkie środki masowego przekazu walczą o Waszą uwagę. Każdy Wasz przyjaciel, każdy krewny walczy o Waszą uwagę. Wszyscy, których kochacie, i wszyscy Wasi znajomi walczą o Waszą uwagę. Nie wierzycie? Nonsens, Głupota jakaś? Tam, gdzie jest uwaga, tam i wy jesteście. Dokładnie to mówił mi mój znajomy fascynat fizyki. Już dobre ćwierć wieku temu. Przypomnijcie sobie, w jaki sposób Hitler zaczynał swoje przemowy. Przypominacie sobie, moi drodzy? Achtung, achtung. A co było potem? Wszyscy dobrze wiecie, wojna, ale dziś nic się nie zmieniło. Dzisiaj nic się nie zmieniło. Jeśli Waszą uwagę opanowała nienawiść, mściwość, chęć kontroli i krytykowania, ograniczenia i niezadowolenie, roszczenia i pretensje, to również bierzecie udział w wojnie. Tylko, że wojna trwa nie na zewnątrz, ale wewnątrz Was. I wiecie co? To jest w porządku, że póki co ma na miejsce tylko wewnątrz Was. Spłynęło wiele światła i wiele spraw wypłynęło na powierzchnię. A co wypłynęło? Wszystko, co zastarzałe i co męczyło Was przez tysiąclecia a wy to zastarzałe oświetlacie za pomocą swojej nowej wrażliwości. I bardzo ładnie. Dziękuję sobie za odwagę dostrzegania tego, co dawniej budziło mój lęk i co dawniej od razu odrzucałem, odrzucałam. A dziś wszystko to staje się wasze, ponieważ poszerzyliście swoją percepcję, i to, co dawniej odrzucaliście, wpada w pole waszej percepcji, i teraz należy to przyjąć: przyjąć i transformować, a ostatecznie uwolnić się od tej bolączki. Dlatego też wszystko, co wam przeszkadza, co powoduje wasze napięcie, może już zostać uwolnione i przetransformowane przez was samodzielnie. A teraz, gdy będzie wam lżej, będziecie w stanie myśleć, działać i postrzegać inaczej, i wasza drogocenna uwaga będzie przekierowana na inne, bardziej korzystne dla was sprawy. Wszyscy zapewne już zauważyli, że zanikła już konieczność walki na zewnątrz odpadła jak ogon jaszczurki. Walka na zewnątrz stała się przeżytkiem i bardzo szybko przemieszcza się do przestrzeni wewnętrznej. A tam bardzo szybko postępuje transformacja całych grubych pokładów starego, tysiącletniego balastu. Jestem pewna, że persony w rodzaju Hitlera już nigdy więcej nie pojawią się na naszym horyzoncie. Wy na to nie pozwolicie. Wy wszyscy już dorośliście i oczywiście na glebie, cudzysłów swoich własnych błędów Wszyscy staliście się już bardziej wybaczający, bardziej doświadczeni, bardziej przenikliwi. Wszyscy wy staliście się bardziej świadomi i bardziej kochający. I nawet nie będziecie chcieli stykać się na jakiejkolwiek płaszczyźnie z, żadnym, z żadnymi wzburzonymi ludźmi, żądającymi lepszego życia na zewnątrz, ponieważ wy doskonale wiecie, że wszystko, co istotne, zachodzi wyłącznie wewnątrz was. Was już nie da się okłamać, nie dacie się na nic złapać. Dlaczego się tacy staliście? Dlatego, że nasza uwaga stała się Waszym skarbem, dlatego, że zdaliśmy sobie sprawę, że nasza uwaga to bardzo silne narzędzie, które nam życzenie, które mam życzenie wykorzystać tak, jak ja tego potrzebuję, dla mojej większej korzyści, mojej rzetelności, dla mojego życia w harmonii i obfitości. Wielu z Was już nie da się zaciągnąć do żadnego domu modlitwy, ponieważ świątynia miłości jest zawsze w Waszym sercu. A miłość i czas podarujecie sobie, swoim krewnym i wszystkim ludziom. Możecie to czynić zawsze sami i bez niczyjej grabieży emocjonalnej. Możecie to czynić zawsze i wszędzie. I bez dodatkowego emocja, emocjonalnego wysysania, ponieważ waszą pełną magii uwagę nakierowaliście na wiele wyższe poziomy, i więź z wyższym większym, więź z własnym źródłem napełniła was o wiele lżejszymi wibracjami. Pogłębiliście się i rozszerzyliście, a wszystko to dzięki waszej cudownej uwadze. Was już nikt nigdy i nigdzie nie będzie w stanie zaciągnąć bez waszego jednoznacznego wyboru, ponieważ wy teraz wiecie, że tam gdzie nie ma uwagi, waszej uwagi, nie ma również i was. A tam gdzie jest wasza uwaga, tam i wy jesteście. Jeśli wasza uwaga jest przepełniona wdzięcznością i pięknem, wielkodusznością i spokojem, to podążacie ku swojemu doskonałemu życiu w pełnym rozkwicie. Albo przeciwnie, ku chorobom, ubóstwu i wojnom. Powiem głośno to, co w tej chwili czynię. Moja uwaga jest w moim pięknie, Moja uwaga jest nakierowana na dobrobyt wszystkich ludzi, na wzrost wszystkich dusz, na współistnienie wszystkich istot w jedności i w radości. Moja uwaga to kosmiczny cud to moje prawowite narzędzie. Posługuję się swoim narzędziem i korzyścią dla mnie i gai ziemi z korzyścią dla mnie i gai ziemi. Jestem władczynią swojej uwagi, jestem władcą swojej uwagi. Jeśli skupiasz uwagę na niepotrzebnych lub też szkodliwych rzeczach, to albo się uwsteczniasz, albo nie jesteś jeszcze władcą swojej uwagi, albo też jest ona po prostu rozproszona jak pył czy też mgła. A wtedy władać nią będzie ten, kto chce trzymać was w zależności... I niewolnictwie. Uwaga to diament bogactwa i wasza czarodziejska różdżka dla wszystkich cudów w waszym życiu. Moi drodzy, po prostu zrozumcie jedną rzecz. Cały świat, wszelkie mass media, wszyscy, ale to wszyscy, walczą o waszą uwagę. Cały świat walczy o waszą uwagę. Tam, gdzie wasza uwaga, tam i wy rozmawiał z wami w sekrecie Świat Niewidzialny to jest już kilkoletnie nagranie tam były napisy przy tym, pani Lora Szeremietie w oryginale jakby ktoś chciał ja podam to co ja tłumaczyłem żeby tam były napisy no cóż film bardzo łączy się z tym co przed chwilą było od pani z kanału Ogień no i na dziś tyle jakby ktoś miał chęć, to zapraszam, tam linki są, można kawę postawić. Dziękuję wszystkim, dam jakaś kawa co jakiś czas spływa. Dziękuję darczyńcom. Serdeczność.